Dobry wieczór. Chciałbym Was serdecznie przywitać podczas tegorocznej Nocy Muzeów na koncercie Bogini Dźwięków, opowiadającym słowem i muzyką o wyjątkowych twórczyniach i wizjonerkach. Ja nazywam się Jerzy Michał Wardęski i wraz z Magdaleną Bąk mamy przyjemność wykonać dzisiejszy koncert, a także opowiedzieć trochę o muzyce. Razem z Magdą tworzymy zespół Klawiduo, specjalizując się w odkrywaniu dla publiczności i popularyzowaniu mało znanej lub całkiem nieznanej muzyki klawiszowej, w szczególności twórców związanych z Polską. Dlaczego mówię o muzyce klawiszowej, to wyjaśnię za moment, a już teraz w ramach popularyzacji ciekawej twórczości zachęcam do dania łapki w górę pod filmem, subskrypcji kanału i komentowania. Jeśli macie jakieś pytania, chcecie dowiedzieć się czegoś o instrumentach czy muzyce, chętnie na nie odpowiemy. Boginie dźwięków. Nazwa koncertu nawiązuje do określenia, które wymyślił dla Marii Szymanowskiej jeden z największych romantycznych poetów. Który? Więcej o tym opowie Magda. Ja skupię się teraz na przełomie wieku XVIII i XIX. I zadam takie pytanie. Jakich znamy kompozytorów z tego okresu, którzy pisali muzykę klawiszową? No na pewno przyjdzie nam do głowy Chopin. Jego nauczyciel Józef Elsner. No, może Moniuszko, no ale on tworzył już później. I czy to wszyscy? Wróćmy teraz na chwileczkę do Józefa Elsnera. Był on nauczycielem Chopina, ale był też kompozytorem i wydawcą. Wydawał wybór pięknych dzieł muzycznych i pieśni polskich. Miesięcznik, w którym zawarł bardzo dużo ciekawej twórczości polskich kompozytorów i polskich kompozytorek. Podkreślmy, początek XIX wieku. Fryderyk Chopin jeszcze się nie urodził, a powstają ciekawe dzieła tworzone przez polskie kompozytorki. Niewiele wiemy o samych kompozytorkach, niestety mało informacji przetrwało, jednak fakt, że ich dzieła były wtedy wydawane, dowodził, że niewątpliwie umiały komponować i komponowały. Podczas tego koncertu zabrzmią dzieła Józefiny Weinert, Emilii Potockiej, Panny Andrychowicz i Marii Szymanowskiej, która była światowej sławy pianistką i kompozytorką. Niejako gościnnie pojawi się utwór Polonez na trzy ręce Michała Kleofasa Ogińskiego, dedykowany córce Amelii, kompozytorce. Kto wie, być może wykonywali go wspólnie. I teraz takie krótkie pytanie. W jakim stylu wtedy tworzono? Nie była to raczej muzyka romantyczna. Na przełomie XVIII i XIX wieku i na początku wieku XIX kompozycje powstawały w stylu polskiego klasycyzmu. Czyli styl klasyczny zawierający mocny pierwiastek polskości. No i sentymentalizmu. Romantyzm znajdziemy dopiero w kompozycjach Marii Szymanowskiej. O charakterze dzieł sporo nam mogą też powiedzieć instrumenty, na jakich wtedy grano. Więc krótko o instrumentach i o tym, dlaczego mówię o muzyce klawiszowej. Dzisiaj mamy raczej taki standard, że pianista wychodzi na scenę, gra na fortepianie. No i wie, że może się spodziewać fortepianu, czasem pianina. Na przełomie wieków XVIII i XIX nie było to jeszcze takie oczywiste. Występowały zamiennie fortepian, klawesyn i klawikord, na których właśnie wykonywano dzieła muzyki klawiszowej. Zresztą budowane wtedy fortepiany
mocno różniły się od tych, które znamy współcześnie. Podczas dzisiejszego koncertu usłyszymy muzykę zagraną na klawesynie jednomanualowym, klawesynie dwumanualowym, a także fortepianie współczesnym i historycznym, oryginalnym instrumencie pochodzącym mniej więcej z połowy XIX wieku. Dlaczego zniknął klawesyn i jaka była w tym rola Marii Szymanowskiej? I dlaczego pojawił się ponownie na początku XX wieku? I jaka w tym była rola Wandy Landowskiej? O tym opowie Magda. A teraz słuchajmy muzyki. Usłyszany przed chwilą polonez dedykowany jest Amelii Ogińskiej. Amelia Załuska z Ogińskich.
kompozytorka, poetka, malarka. Współzałożycielka uzdrowiska Iwonicz-Zdrój. Dama Orderu Gwiaździstego Krzyża. Urodziła się 10 grudnia 1805 roku w Zalesiu. Zmarła 5 września 1858 roku w Miski. Nieprzypadkowa jest zbieżność jej nazwiska z nazwiskiem kompozytora, który dedykował jej utwór. Amelia Załuska z Ogińskich to córka Michała Kleofasa księcia Ogińskiego oraz śpiewaczki Marii Neri. Skomponowała Poloneza c-moll na cztery ręce, Poloneza a-dur, Mazurka d-moll, Polkę, trzy walce, Marsza, walce zatytułowane Echa Iwonicza. Nie sposób nie wspomnieć o jej ojcu, autorze słynnego Poloneza Pożegnanie Ojczyzny. Urodził się 25 września 1765 roku w Guzowie, a zmarł 15 października 1833 roku we Florencji. Po więcej ciekawostek z nader barewnego życia księcia Ogińskiego zapraszam do linku, który znajduje się u góry. Thank you.
Wanda Landowska. Klawesynistka, pianistka, kompozytorka. Jedna z najsłynniejszych klawesynistek świata. Urodziła się 5 lipca 1879 roku w Warszawie. Zmarła 16 sierpnia 1959 roku w Lakeville. Próżne wysiłki, przyjacielu! Ten nowo przybyły nigdy nie zdetronizuje jego wysokości klawesynu. Tak rzekł w baroku kompozytor Claude Balbastre do Pascala Taskena. Voltaire zaś uważał, że w porównaniu z klawesynem pianoforte jest wynalazkiem kotlarza. A jednak fortepian w końcu zdetronizował klawesyn. Wanda Landowska, zafascynowana dziełami dawnych mistrzów, w tym oczywiście Jana Sebastiana Bacha, postawiła sobie za cel przywrócenie salom koncertowym klawesynu. Efektem jej starań było m.in. powstanie we współpracy z firmą Pleyel współczesnej wersji klawesynu. Została uhonorowana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zaś decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej jeden z kraterów na Wenus został nazwany Landowska na jej cześć.
rzadkim swym talentem powszechne wzbudziła podziwienie. Tym więcej zalety i szacunku godne, że z przeznaczenia będąc amatorką, ze zbiegiem okoliczności oddała się sztuce jako artystka. Tak pisano w 1821 roku o najwybitniejszej XIX-wiecznej polskiej kompozytorce i pianistce. Maria Szymanowska z domu Wołowska, herbu Bawu. Urodziła się 14 grudnia 1789 roku w Warszawie. Zmarła 24 lipca 1831 roku w Petersburgu. Mówiono o niej niezwykła kobieta. Goethe powitał ją jako boginię muzyki, a Mickiewicz obwołał boginią dźwięków. Więcej ciekawostek o jednej z pierwszych w historii kultury europejskiej pianistek znajdziecie Państwo w filmie, do którego link znajduje się w karcie u góry. A ja żegnam się z Państwem polonezem F-moll Marii Szymanowskiej.